Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał, w którym degustujemy. Dzisiaj odcinek inspirowany Tomaszem Kopyrą, który nagrał niegdyś film Co trzeba wiedzieć o piwie, żeby nie wyjść na głupka. Dzisiaj film o winie. Co trzeba wiedzieć o winie, żeby nie wyjść na głupka. Oglądajcie koniecznie. Skąd te wina pachną tyloma rodzajami aromatów, różnymi owocami, nieraz nawet kotkiem, nieraz jakąś sierścią? Czy to oznacza, że ten kotek wpadł do tej kadzi z winem? Czy to oznacza, że to wino było macerowane może z różnymi owocami? Nie! Szanowni, to winogrona. Winogrona są tym niepowtarzalnym owocem, którego przefermentowany sok za każdym razem potrafi czym innym pachnieć. Więc to winogrona, ich pochodzenie, rodzaje, szczepy winorośli, klimat w miejscach, z których pochodzą, winifikacja, procesy, jakim winiarz poddaje te winogrona, beczka, dojrzewanie. To są te elementy, które wpływają na aromatykę wina. Nikt tam niczego nie dodał. Pamiętajcie o tym. I tak przy okazji, to są winogrona, oczywiście te konsumpcyjne, spożywcze, gdzie chodzi o ilość, o masę, o wielkość gron, o ilość tego moszczu. To nie są te, z których tworzymy na dobrą sprawę te najdoskonalsze butelki. Bardzo proszę. Dzięki. Szanowni, z całą pewnością nieraz zastanawiacie się, co z tym korkiem zrobić. Obsługa wręczyła wam korek i co dalej? Czy go wąchać, czy go ugryźć? Niektórzy mówią nie dotykać i że w ogóle do niczego on nie służy. Z jednej strony to prawda, bo po korku nie poznacie, czy wino jest dobrej jakości. Musicie je ostatecznie spróbować i to jest najważniejsza rzecz. Jednak warto chwycić korek, powąchać, czy aby on nie pachnie, a mówiąc wprost wręcz, trzeba powiedzieć, nie śmierdzi bardzo stęchłą, mokrą tekturą i to by oznaczało, że być może wino też tym nieprzyjemnym aromatem śmierci, bo nie pachnie. Więc na to możecie być wrażliwi. Możecie zwrócić uwagę, czy wino, czy korek nie jest cały przemoczony. Jeżeli jest, to możliwe, że do butelki dostało się powietrze, więc wino jest utlenione. Na te rzeczy możecie zwrócić uwagę, ale to jest tyle. Tylko zwracacie uwagę na korek. Możecie się czuć zaniepokojeni, ostatecznie trzeba spróbować wino. To jest najważniejsze. Szanowni, jest jeden mit w dziedzinie wina, który jest znany w zasadzie każdemu. Otóż wino im starsze, tym lepsze. Czy to jest prawda? Nie. 95% win na rynku to są wina do szybkiego wypicia w przeciągu zaledwie do 4-5 lat. Są nieliczne przykłady. 5% win na rynku, które tak jak ta butelka, jest z rocznika 2000, już 16-letnia, ta jest gotowa. Większość win po 16 latach byłaby co najwyżej do wylania, do zlewu. Zakrętka. Czy to Was przeraża? Czy przeraża Was taka piękna, śliczna butelka zamknięta korkiem szklanym? To jest coś pięknego. To jest coś naprawdę pięknego. Może mieć wtórne zastosowanie. Na przykład nalewka teściowej. Te substytuty na zamknięcie butelek są znacznie lepsze, aniżeli klasyczny korek. Już usłyszeliście. Z tym korkiem różnie bywa. On może być przemoczony, może dostać się do wina powietrze, może mieć pewną wadę i śmierdzieć nieprzyjemną nutą korkową. W tym przypadku, w obu przypadkach, zakrętka, korek szklany, nie macie tego problemu. Nie może go być, no chyba, że gdzieś ten korek, bakteria dostała się do kadzi, z której rozlewano wino później do butelek. No ale to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. A w związku z tym te zamknięcia butelek są znacznie lepsze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, one nie dopuszczają powietrza. A w związku z tym wino dłużej utrzyma swoją jakość, bo nie oddycha. A w związku z tym, jak już wiecie, większość win jest do szybkiego wypicia, z tymi zamknięciami,
ta przydatność odrobinę się wydłuża. Szanowni, są niektórzy, co wybierają wino po wyglądzie. Po wyglądzie, po grubości szkła, to jest takie grube szkło, ciężkie. To wino waży niczym butelka Magnum, a jest 0,75. Ale to, co bardzo dużo osób się mnie pyta, to czy ocenia się wino po głębokości dna, to jak głęboko można włożyć tutaj palce, czy też nieraz wręcz całą pięść? No nie, po tym się nie ocenia jakości wina. Zapewniam Was, że jeżeli byście tak wybierali wino, ominie Was cała rzesza dobrych butelek. To akurat jest dobre wino, to jest taki pudzian w butelce, ale wiele tego rodzaju win z grubym szkłem, grubym dnem, to potrafią być masywne wina, ale nie do końca zrównoważone i wyglądają mniej więcej tak. To nie ma znaczenia. Pamiętajcie o tym. Dobra, uwaga, uwaga, bo teraz coś naprawdę dobrego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że jeżeli mamy wino muszujące, już otwarte, to można zrobić coś takiego. I że już niby nie wygazowuje się. No. Powiem Wam szczerze, że tego to nawet nie jestem w stanie skomentować. Przemyślmy to. Może się wygazować tędy, tędy. Jest jeden bardzo fajny dowcip Jerzego Sobieniaka, który trochę jest analogią do tej sytuacji. Jeżeli macie ochotę usłyszeć ten dowcip, to zapraszam Was tu, albo też na moją stronę udostępnię dodatkowo ten dowcip. Piękny jest, naprawdę jest piękny. Szanowni, czy mineralność wyraża się bąbelkami w winie? Nie, a bardzo często nawet sprzedawcy w sklepach winiarskich mogą Wam tak powiedzieć. Ale nie, bąbelki to nie jest mineralność, dlatego wyłączę. Najwspanialsze wina, najbardziej mineralne, typu najwspanialsze Chablis, najwspanialsze Rieslingi, najwspanialsze Sancerre, to są wina nie musujące. W nich mineralność wyraża się raczej słonawymi sensacjami w ustach, aniżeli bąbelkami. Tam nie ma bąbelków. To będą też wrażenia pewnej krzemistości. Więcej na temat mineralności zobaczycie w innym moim filmie na Four Senses TV, ale pamiętajcie, mineralność to nie są bąbelki w winie. Choć, jedną rzecz dopowiem, najwspanialsze szampany oczywiście mają mineralność, ale to jest właśnie te wrażenia pewnej krzemistości, pewnej słoności w ustach, a nie musowania. Szanowni, czy jeżeli wino posiada medal, to oznacza, że to jest wysokiej jakości wino? No, niekoniecznie. Różnie z tym bywa. Zapewniam Was, że konkursy winiarskie to na dobrą sprawę całkiem niezła maszynka do robienia pieniędzy. Każdy producent płaci za to, że w ogóle daje swoje wino w ten konkurs. Już organizatorzy zarabiają. Różnie z tym bywa, jeśli chodzi o na dobrą sprawę nieraz i kompetencje i pewną szczerość w tych przedsięwzięciach, więc na dobrą sprawę nie ma zbyt wielu konkursów, które rekomendowałbym albo na które bym Wam zwracał uwagę, więc ogólnie mówiąc, nie zwracajcie specjalnie uwagi na to, czy wino posiada medale. Szanowni, wiele osób się zastanawia, o co chodzi z tymi siarczynami, że ta informacja pojawia się na każdej butelce. I co to jest? Czy to coś strasznego? No nie, na dobrą sprawę tylko nieliczne osoby są uczulone na związki siarki i ta informacja jest w zasadzie dla nich przydatna i bardzo ważna. Na dobrą sprawę, jeżeli ktoś ma ochotę liczyć, jakie związki siarki spożywa, no to warto, żeby wiedział, że na dobrą sprawę, jedząc deser z rodzynkami, spożywa tych związków siarki więcej, aniżeli one są zawarte w większości na dobrą sprawę butelek. Jeżeli nieraz macie okazję wyczuć zapach. Z tego powodu nagrywam akurat tę część w palarni. Jeżeli nieraz wyczuwacie w winie zapach odpalonej zapałki, to oznacza, że to wino zostało przesiarkowane i jest to na dobrą sprawę jedna z wad wina. Więc warto o tym wiedzieć. Zapach ten w winie to wada wina przesiarkowanego.
No i jest pewien wyjątek, że otworzyli ci wino z długim potencjałem do starzenia, to te są dosiarkowane mocniej. I na dobrą sprawę wyczujemy ten aromat siarki w winie otwartym zbyt wcześnie. Wraz z czasem ten aromat się ustabilizuje, uleci z wina i nie będzie wyczuwalny po 10-15 latach. Więc na dobrą sprawę świadomość winiarzy nieraz jest ważna, żeby nie przesiarkować, żeby to nie było wyczuwalne. I to jest najważniejszy element, jeśli chodzi o siarkę, bo nieraz zdarzają się rzeczywiście błędy, ale coraz rzadziej. Więc pamiętajcie, siarczyny to jest coś, co jest po prostu w winie i trzeba się z tym pogodzić. Szanowni, jest też taka opinia, że jeżeli w winie jest dużo alkoholu, to oznacza, że wino jest wyższej jakości. No nie, to nie jest prawda. Pamiętajcie, bardzo proszę pamiętajcie, że im więcej alkoholu w winie, tym wachlarz potencjalnych potraw, z jakimi wino może się połączyć, jest mniejszy. Więc to jest pierwsza rzecz przeciwko, na dobrą sprawę, alkoholowi w winie. On jest konieczny, on jest potrzebny, ale są wybitne wina, które mają 7,5% alkoholu, są wybitne te, które mają 15-16%. Więc alkohol nie determinuje jakości wina. Determinuje w pewien sposób styl, ale nie jakość. Szanowni, oglądaliście Four Senses TV, teraz już wiecie dużo na temat wina. Być może, że wasi znajomi też powinni obejrzeć ten film, więc koniecznie udostępnijcie go. Do zobaczenia. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Subskrybujcie kanał. Dzięki. Opowiem wam taką anegdotę. Więc pewnego rodzaju sytuacja, w której przychodzi mąż do żony na święta, żona piecze szynkę i strasznie lubi spieczoną dupkę z lewej i z prawej strony szynki. I się pyta żony, dlaczego nigdy tej dupki nie ma z lewej i z prawej strony. A mówi, nie wiem, bo moja mama tak robiła i ja też tak robię. No to wybrał się do teściowej i to samo pytanie jej zadał. Mamo, powiedz mi, jak ty robisz pieczeń i twoja córka robi pieczeń, to ścina ci lewy i prawy koniec szynki. I ona tak robi, mówi, że ty tak robisz. Dlaczego ty tak robisz? A ona odpowiada, wiesz co, nie wiem, moja mama tak robiła. No to się wybrał do babci. Ciągnie temat. Co ja, babciu, rozmawiam z swoją wnuczką i swoją córką. Jak robisz pieczeń z szynki, to ścinasz lewy i prawy koniec szynki. Dlaczego ty tak robisz? Wiesz co, synek, bo ja mam k***wa za mały garnek.